A co to takiego? Stuknij, stuknij, no dobra. Wow, słuchajcie, ten piękny skwiczek może być wasz. Jeżeli chcecie go zgarnąć, wystarczy zostawić łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybujecie mój kanał z dzwoneczkiem, czyli wciśnięcie ten czerwony guziczek tam na dole, wyślecie link do tego filmu jakiemuś swojemu znajomemu, który gra albo grał w Brawl Stars, no i napiszecie w komentarzu, ile macie pucharków w Brawl Stars, tylko napiszcie dokładnie. Oczywiście, jeżeli ktoś na swoim koncie nie ma Squeaka, to jeżeli wygra tego skina, to otrzyma również zadymiarza, czyli to wtedy będzie i skin, i zadymiarz, także warto. No a teraz przejdźmy do tego, co najważniejsze, czyli do nowego zadymiarza Gasa. Słuchajcie, z tego co wiemy, będzie on bardzo rzadkim zadymiarzem, czyli będzie można go trafić już właśnie w takiej małej skrzyneczce, jakie tutaj dzisiaj sobie kliknę. I zobaczcie na tą animację, bardzo fajnie to wygląda, naprawdę fajnie. W ogóle tutaj ten z tyłu, ten jakiś balonik jego, nie? Jak sobie fajnie przyleciał, od razu wybuch i tu się pojawia gigabalon wielki. Nowy zadymiarz gaz, wsparcie, bo to jest kolejny właśnie zadymiarz, który leczy, więc to też spoko. Bo ogólnie z takich leczących, no to Pam, Poco, Byron, ale no za dużo ich nie ma, nie? Więc fajnie, że jest kolejny. No i tak, gaz przebywa w dawno zapomnianej opuszczonej kolejce i uwielbia balony, czyli on jest z tego Star Parku i on mieszka jakby w tej kolejce? W jakiejś kolejce ze Star Parku musi mieszkać. Jest mistrzem w tworzeniu balonów zwierząt, które zapewniają mu zajęcie i towarzystwo. Czyli ten balonik, co tam wcześniej widzieliśmy, to musi być jakiś jego przyjaciel. Troszkę smutne, ale no, chyba będzie fajnym brawlerem. W ogóle tak jak na niego patrzę, to widzę, że on ma plasterek na nodze, czyli coś mu się stało w nóżkę. Ale chyba mu nic nie jest, więc okej. W ogóle życzę wam wszystkim, żebyście trafili go jak najszybciej w pierwszej praktycznie skrzynce, jak tylko wyjdzie. Każdemu tego życzę. Także ja już klikam dalej i patrzcie, tu w ogóle jakiś wielki balon i on za tego balona wyskakuje. To też śmiesznie wygląda całkiem. I tutaj jeszcze, o, no to jest nie ma co przed chwilą widzieliśmy, nie? Tylko z tym balonem na początku takim wystrzeliwującym. No to tak, obejrzmy go sobie na początku. Czapeczka tutaj jeszcze z duszkiem. O, on ma na tej swojej czapie duszka. Ma takie normalne ubranka ludzkie. No, zwykły taki ziomalek, nie? W ogóle muszę was pochwalić, bo jak pod poprzednim filmem, nie, nie, pod poprzednim filmem powiedziałem, że jak bijecie 5000 łapek, to następnego dnia będzie kolejny film i wam się to udało, dobiliście nawet 5100. Więc słuchajcie, teraz pobijmy to. Zostawcie tutaj 6000 łapek pod tym filmem i już jutro wjeżdża kolejny filmik. A jeżeli utrzymamy takie tempo, to może jakiś daily zrobimy, nie wiem, chcielibyście? Jeżeli tak, to wiecie co robić. Dobra, wracając do tego Gasa. No to tak, tutaj mamy wszystko napisane tak jak to było, no to przejdźmy sobie tutaj do jego ataków. Po pierwsze dowiadujemy się, że jego punkty życia wynoszą 4800, czyli mniej niż sama. Szybkość ruchu jest normalna, czyli troszeczkę wolniej się porusza też od tego sama. Atak, szalone balony. Gas strzela we wrogów balonami. Po wielu kolejnych trafieniach pojawi się duch. Zebrane duchy przywracają punkty życia tobie i twojej drużynie. To jest spoko. Jak widzimy, ma bardzo daleki zasięg i jeszcze obrażenia na poziomie 1380. Natomiast super atak, gaz używa strasznego balona i jego najlepszego przyjaciela. Czyli straszny to jest imię balona i on jest jego najlepszym przyjacielem. Do wytwarzania tarczy wokół siebie lub jednego z członków drużyny. Czyli tu można taką tarczę po prostu zrobić, nie? I to też ma bardzo daleki zasięg. No spok. To wiecie co, przetestujmy sobie to od razu, a do gadżetów i starpoweru przejdziemy za chwilę. Tak, żeby wam to teraz szybko, fajnie zobrazować. No i co, no i lecimy od razu w tym Star Parku. Nabijamy szybciutko ulta. Dobra, pyk. Ult już jest naładowany. Jak widzicie, też zrobił się duszek. Ja w tego duszka na razie nie mogę wejść, w sumie nic się nie stanie, jak wejdę w tego duszka, zobaczcie, widzicie, nic się nie dzieje, no bo moje HP jest oczywiście pełne. Natomiast, jeżeli poszedłbym sobie tutaj do tego robota, który bije, także patrzcie, cyk, cyk, no dawaj, atakuję, atakuję jeszcze trochę. Dobra, i teraz powiedzmy sobie, zrobię sobie drugiego duszka, trzeci cios, widzicie, taki żółty poleciał, jest ten duszek, ja wchodzę w niego i cyk, i dostaję 2000 HP. Naprawdę myślę, że ta postać może być mocno, mocno upi, jak wyjdzie. To tak, jeszcze wam pokażę ulta. Co do ulta, jeżeli klikniecie po prostu tak, takim tapem, że tapniecie sobie po prostu właśnie w super atak, o tak, to dacie sobie tarczę, która ma chyba 3500 HP, tam było coś takiego. Dostajecie taką tarczę, więc to też jest spoko, takie dodatkowe HP chroniące. Oczywiście, jeżeli tym super atakiem traficie, o tutaj czekajcie, robię duszka kolejnego, boom, i już będę miał super atak. Jeżeli tym super atakiem traficie jakiegoś ze swoich ziomali z teamu, no to on dostanie tą tarczę, nie? To wygląda tak, że po prostu się rzuca takiego balonika i on sobie wtedy trafia kogoś i robi mu tarczę. Ogólnie też fajne jest to, że tych duszków można bardzo dużo zrobić. Patrzcie, ja tutaj, o, stawiam kolejnego duszka. Czekajcie. Cyk, kolejny duszek, nie? No i trzy takie duszki. Na pewno można to jakoś fajnie wykorzystać i nastawiać sobie tych duszków i potem, nie wiem, jakoś włazić, widzieć cały czas i odzyskiwać na full HP. Mega, mega fajne. Dobra, już sobie balonia z tego zadymiarza ogarnęliśmy, no to przejdźmy do jego gadżetów. Pierwszy gadżet na dziś to jest szalony pękacz. Wystać w powietrze wszystkie niezebrane duchy, zadając 1800 obrażeń pobliskim wrogom. Czyli słuchajcie, te wszystkie duchy, jakbyście sobie nastawiali tych duchów wszędzie po całej mapie i użyli właśnie tego gadżetu, to one wszystkie wybuchną i zadadzą po 1800 obrażeń. Bardzo, bardzo dużo.
to strasznie OP, mam wrażenie, że będzie. A pierwszym star powerem, którego dzisiaj przetestujemy, to są balony życia. Ilość przywracanych punktów życia z umiejętności szalone balony wzrasta o 100%. No, tego chyba nie czaję do końca. W sensie, ilość przywracanych punktów życia z umiejętności szalone balony wzrasta o 100%. Okej, okay. No i o co tu chodzi? A, dobra, czekajcie, bo przecież nazwa ataku to jest szalone balony, czyli o to tam chodziło. Czyli po prostu, jeżeli mamy ten star power, to jakby o 100% wszystko się zwiększa to leczenie z tych balonów, czyli powinniśmy dostawać 4000 HP. Okej, okay, no tak to działa. Odpaliłem sobie gierkę na dół, zobaczymy, jak to będzie. Dobra, szukamy jakichś przeciwników. W ogóle Karl jakiś szef tutaj łazi, załatwia. Dobra, jest Lola. Proszę mi trochę dać nafarmić na tej Loli. Czekajcie. O, nie trafiłem Edgara. Ucieka. Dobra, jeszcze dostał. Ej, mocno bije w ogóle. Całkiem mocno bije ten nasz tutaj gasik. O, pyk. Ja go chyba rozwalam. Dostał w ogóle. Został rozwalony, ja jeszcze postawiłem balona i czekajcie, używam teraz. Pak, użyłem sobie tego szybko gadżeciku na ten panu P. No ale niestety on mnie rozwalił. Ale no spokojnie, my na razie testujemy sobie te wszystkie rzeczy. Ja już mam super atak też załadowany, więc będę mógł w razie czego mojego Karla tutaj nafidować, żeby miał więcej HP i taką fajną tarczę. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. W ogóle widzę, że ten Karl sobie grzecznie czeka na mnie. Bardzo dobrze. Bardzo fajny bot. Dobra. Czy ja mu daję to? No dobra, dam jemu. Dam jemu. Masz. Dostał ode mnie tarczę, bo jeszcze wam nie pokazywałem, jak to wygląda na drugiej osobie. Dobra, no bieg, jak masz tarczę, chodź tu! No nie, no ja leżę, a ten starczą se poszedł tam. No Karl, chłop się schował starczą do tych, do krzaków. No, ale już widzicie, jak to działa, naprawdę spoko umiejętność. I do gierek duo też naprawdę to będzie przydatne. Mamy drugie miejsce, jeszcze tutaj animacja wygrywania. No to taka sama jak odblokowanie, nie? Dobra, natomiast drugi gadżet to duchowa zamiana. Gaz traci 30% życia, natychmiastowo zyskuje 100% ducha. Co też brzmi ciekawie. Czyli po prostu gaz oddaje 30% ze swojego życia i dostaje HP ducha, tak? Chyba tak o to chodzi, czyli plus 2000 było. Chyba żebyśmy mieli ten star power, to wtedy by było 4000. No ciekawe. Dobra, i tak, drugi star power, duchowy zwierząt. Ciekawa nazwa. Straszny zwiększa obrażenia zadawane przez członka drużyny o 25% na 5 sekund. A, czyli teraz jak kogoś trafimy właśnie tym ultem, to on będzie miał obrażenia zwiększone o 25% na 5 sekund. No dobra, ja bym to chętnie przetestował. No to lecimy. I tak, ja na pewno będę chciał na szybko ulta nazbierać. Oraz też w sumie trzeba będzie jakiegoś tego balona postawić. Tylko gdzie są przeciwnicy? Niestety jak gramy w tych drużynach. O, pyk, pyk, pyk. Jeszcze jeden strzał. Nie, nie, załatwią mnie, nie załatwią mnie. Dobra, jeszcze żyję. Czy ja w ogóle tam postawiłem balona? Znaczy tego mojego duszka? Nie wiem, czy postawiłem, ale dobra, jeszcze żyję. O, tutaj już by duszek wleciał. Tutaj duszek został postawiony. Dobra, i mogę teraz oddać 30% HP za tego duszka. Ale mojego duszka zebrał mój teammate, więc chyba to na razie nie zadziała, więc nie będę tego używał. Tam, o Jezu, ona miała 11, na to się... Nie, skupiłem się za bardzo na rozkminianiu tego zadymiarza, zamiast na niej, ale na szczęście jest ten bot jeden cały czas z tym jednym power cubem. Biedny, ale go goni tamta Janet. Jak ona zaraz poleci do góry, to on nie ma szans. Super. Też, zdążyłem się zespić, to też ciekawe. Dobra, ja sobie daję, w tym momencie ja muszę dać sobie tarczę. Dobra, jest git. I teraz, nie wiem, czy ja też mam zwiększoną... Chyba ja też mam zwiększone te ataki, więc spoko. 1300 daje, nie no. Tyłość! Dobra, mamy drugie miejsce jakimś cudem. O nie, to się... O Jezu, idealnie rzuciło, ale jeszcze przetrwał. Całkiem śmiesznie. No ale no co, no i tak drugie miejsce. Nie zdążyłem skorzystać z gadżetu, więc słuchajcie, zrobimy to teraz. Ja sobie tutaj na szybko postawię jakiegoś duszka. Powiedzmy, że tu. Bum, dobra. Tutaj mnie trochę obije. Obi mnie jeszcze, obi. Obi, obi. Dobra, i teraz daję 30% za HP ducha, tak? A ja, dobra! Już wiem, jak to działa. Przecież to po prostu, ja miałem laga mózgu, nie? To po prostu działa w taki sposób, że ja teraz z tego strzału bym, no nie mógł mieć ducha, nie? Bo nie trafiłem, patrzcie, nie ma żadnego ducha, nie? Tylko po prostu takie baloniki sobie lecą. A jak użyję to, to tracę 30% HP, instant mogę położyć tego ducha, właśnie tak jak teraz to zrobiłem, mogę go sobie zebrać, no i wtedy w sumie to HP wzrośnie. Więc to jest w sumie nawet fajne. Ale wiecie co, wydaje mi się, że ten pierwszy gadżet jest nawet troszeczkę fajniejszy. A z tych tutaj gwiezdnych mocy... To jest spoko... No, ja bym został w takim secie. Teraz przetestujemy go sobie na solo. Zobaczymy, jak mi pójdzie właśnie w takim starciu 1 versus 9. Dobra, tutaj jest Squeeczek. W ogóle pamiętacie, że Squeeczka można wygrać? Ty gdzie on siedzi? O, bije mnie. Bije mnie skubaniec. Dobra, ja się rzucam tu na skrzyneczki. Pyk, pyk. Ale ten zadymiarz jest naprawdę bardzo fajny i fajnie, że ma tego balonika. W sensie spoko to wygląda w grze. Tak przynajmniej moim zdaniem. O, jeszcze wam nie pokazałem wszystkich pinów. To wam za sekundkę pokażę oczywiście. Tylko teraz musimy wygrać. Taki jest plan. O, tutaj leżą jakieś bezpańskie cuby. Ten Frank tam zaraz będzie podchodził, co? Nie, nie podchodzi? Dobra, pyk. Pykamy gościa. Pykamy i zaraz mu ustawiamy ducha na brzuchu.
Dobra, duch postawiony. I uderzam go duchem. Pyk! Jakie to było dobre! Jakie to było dobre, nie? I to było przekozackie. Dobra, ja sobie teraz tak. Odpalam sobie. Ja mam tylko 4, ale ona też ma 3. To może dałbym jej zebrać więcej. Bo ona jeszcze tam walczy z jakąś tą. Jakąś wieżyczką pewnie chyba. Niech sobie zbierze jakieś power cube. Chciał, żeby ona była poważnym rywalem. O, tam jest. O, dobra, ma 7. Zebrała, zebrała. To teraz mnie zleje pewnie. Okej, to zapraszam panią z tych krzaków. O, dobra, rzucam sobie szybko to. Pyk, pyk. Zbieram ducha. Pyk, pyk. Dawaj, 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 pyk! No i jazda! Jazda na autoataku! Yesa! Ej, przemocny ten zadymiarz jest. Przemocny. Jeżeli chodzi o takie zwykłe granie, a nie skupianie się na tym, żeby wszystko posprawdzać, przekozacko mi się nim grało. I wiecie co, ja go oceniam zdecydowanie wyżej niż sama. Moim zdaniem 9 na 10, albo dałby nawet dyszkę. Nawet nie wiem, czy to nie będzie mój ulubiony zadymiarz. Słuchajcie, napiszcie w komentarzu, co o nim sądzicie. Ja wam jeszcze oczywiście wszystkie tutaj piny do niego pokażę. Przez taki tutaj z tym balonikiem. Tutaj robi kolejnego balonika. Tu smutne. O, Boże, taki wkurzony. Okej, okay. Brawo, tutaj bije. Tu mamy z balonikiem serduszkiem. Tu taki przerażony. Oj, tu ej, tu balonika całego robi. No ta emotka jest koks. Jeżeli chodzi o niego, to nie pokazałem wam jednej rzeczy. W ogóle widzicie, Wi-Fi mi nawala. Nie pokazałem wam, słuchajcie, animacji porażki, więc chodźmy tu, chodźmy tu. Załatw mnie, załatw mnie, załatw mnie. No bijcie mnie, proszę, bijcie mnie. Halo, proszę mnie. No nie, no nie. Dobra, Bas, masz tu free punkty. Załatw mnie, proszę. O, dziękuję. Dobra, mamy porażkę. To chyba było 9 miejsce, więc... Bo jest taki przerażony i sobie pompuje tego balonika znowu. Albo on nawet tutaj, on tak jakby sobie, jak się bierze taką torebkę i po prostu się oddycha, nie? Żeby się uspokoić. I on tak cały czas robi. Kurde. Ej, to naprawdę zestresowany dzieciak z niego. Chyba wszystko, co miałem, to już wam o nim powiedziałem. Jeszcze raz na koniec macie, słuchajcie, tą animację tutaj odblokowywania właśnie tego gasa. Gasika, tak chyba będę na niego nawet mówił. Bardzo fajny, bardzo mi się podoba. A daje, daje 10 na 10. Niech będzie 10 na 10 w ocence tego zadymiarza. Przypominam, że wy macie dzisiaj do wygrania Squeaka, a konkretnie to takiego pięknego skina do niego. No i oczywiście, jeżeli ktoś nie ma tego zadymiarza, to też zadymiarza dostanie. Żeby wygrać, oczywiście łapkujcie ten filmik, subskrybujcie kanał, no i napiszcie to, co wcześniej mówiłem w komentarzu. Ode mnie teraz to na tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach już niedługo. Siema!